Stało się, moi drodzy. Walka Jey Uso kontra Jimmy Uso jest oficjalnie potwierdzona na WrestleMania 40. Taki pojedynek zobaczymy. Brat kontra brat. Po raz trzeci w historii właśnie taki pojedynek będzie miał miejsce na największej ze scen. I na temat tego starcia chciałbym porozmawiać z wami w dzisiejszym odcinku. Odpowiedzieć na pytanie, kto powinien wygrać na WrestleMania 40. I też trochę od siebie dodać kilka słów, bo moje postrzeżenie na temat tego pojedynku nieco się zmieniło od ostatniego razu, kiedy o tym mówiliśmy. Subskrybujcie oczywiście kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu na kanale, bo te pojawiają się codziennie w trakcie Road to WrestleMania. Zapraszam was do wspierania kanału, a także do zostawienia polubienia, by ten film zyskał jak największy zasięg. Serce komentarza oczywiście jest dla was i tam na dole pod filmem dajcie znać, co wy sądzicie o tym starciu i kto według was powinien to starcie wygrać. Całość, jak już mówiliśmy, jeśli chodzi o tą rywalizację, trwa naprawdę bardzo długo. Zostaliśmy, słuchajcie, na pewien moment, pewien dłuższy okres nawet, trochę odsunięci od rywalizacji Jey kontra Jimmy, ponieważ wszystko to rozpoczęło się na SummerSlam, czyli wakacje ubiegłego roku. Wtedy Jimmy Uso przyczynił się do porażki Jeya w starciu z Romanem Reignsem. To właśnie przez swojego brata Jey nie pokonał Romana i nie zdobył mistrzostwa, które było naprawdę już tak blisko. Ja od samego początku mówiłem i cały czas będę to powtarzał, że według mnie Jey był i jest tą osobą, która Romana powinna pokonać i odebrać mu mistrzostwo. Od nich się zaczęło i na nich cholera powinno się skończyć. Chociaż to już przeminęło. Ten moment był właśnie na SummerSlam, gdzie miesiąc wcześniej na Money in the Bank w Londynie pokonali oni Romana Reignsa i Solo Sikoę w starciu tag teamowym po raz pierwszy. Reigns po ponad 3 latach został odliczony i był to po prostu idealny moment, który został zabity. Ale dobrze, nie będziemy nad tym już, słuchajcie, rozpaczali, już nad tym rozpaczaliśmy. Teraz chciałbym z wami porozmawiać na temat pojedynku, który już dostaniemy i to jest pewne. Jey kontra Jimmy. Nie wiadomo, czy w tym starciu będzie jakaś stypulacja. Na moment nagrywania tego filmu jeszcze tej stypulacji nie ma. Jest to czyste starcie jeden na jednego, brat kontra brat, krew kontra krew, Bloodline versus Bloodline, Jey kontra Jimmy i tak dalej, i tak dalej. Tych określeń pewnie padnie tutaj jeszcze więcej. Partnerem tego odcinka jest Etoto. Legalny polski bookmacher tylko dla pełnoletnich. W Etoto można obstawiać wrestling, a my jesteśmy na ostatniej prostej do WrestleMania 40 i właśnie na to wydarzenie dostępne są nowe zakłady. Rejestracja z linku podanego w opisie z moim kodem PATRYKOS daje wam możliwość skorzystania z pakietu powitalnego, a także darmowe 10 zł zakładu. Ten pakiet powitalny to 777 zł do odebrania w 3 krokach za pierwszą, drugą i trzecią wpłatę. Szczegóły znajdzie się na stronie www.etoto.pl/rejestracja. Zapraszam więc do rejestracji z moim kodem, link podany jest w opisie i pamiętajcie, grajcie z głową. I tak, na papierze to starcie wygląda naprawdę bardzo dobrze i to mówiłem od samego początku. Natomiast mówiłem też, że przez ten cały okres, gdzie Jey trafił na Raw, Jimmy był na SmackDown, Jey był na szczycie, Jimmy z kolei był mocno karcony i był popychadłem Romana Reignsa, cały vibe tego pojedynku, cała potęga, bo to naprawdę jest ogromne starcie, zostało to zabite. I tak myślałem do ich ostatniego segmentu na gali Monday Night Raw. Jey i Jimmy stanęli naprzeciwko siebie, słuchajcie, twarzą w twarz, powiedzieli sobie pierwsze słowa wyrzucone po tych miesiącach. Widać było, słuchajcie, tą złą krew, natomiast widać było też tą braterską miłość i o to w tym programie chodzi. Ja mam wrażenie, że jeszcze przez te kilka tygodniówek, które dostaniemy do samej WrestleMania, może się to na naprawdę dobrze rozkręcić. Że nawet i ja, słuchajcie, zapomniałem o tym, ile to już trwa. Bo tak, byłem zdania po prostu, że ten czas od SummerSlam zabił nam ten pojedynek, ten hype po prostu spadł. Natomiast ten segment z gali Monday Night Raw, wszystko, słuchajcie, odbudował i przypomniał mi, jak mocny jest to pojedynek. Jimmy Uso wygląda teraz naprawdę dobrze. W końcu jakby wyszedł z cienia Romana, przerwał nawet on promo Paula Heymana, gdzie był on zapytany o wyzwanie rzucone właśnie przez Jeya. Wtrącił się Paulowi, zaczął on o tym mówić i takiego Jimmy'ego możemy oglądać. Nie tego Jimmy'ego, który po prostu jest karcony przez Romana Reignsa, jest popychany przez Romana Reignsa, tylko prawdziwy pojedynek brat kontra brat. Takie starcie po prostu chcę zobaczyć na WrestleMania. I to, co zostało powiedziane, mianowicie, że Jey Uso po odejściu od Bloodline, po odejściu od swojego brata, osiągnął naprawdę bardzo wiele. Stał się ulubieńcem publiczności, stał się main event Jey Uso. Jego wejście i te, moi drodzy, hype'owanie do publiczności, to jest coś pięknego. To, jaką on interakcję złapał z fanami, to jest coś naprawdę niesamowitego. Z kolei Jimmy za dużo w tym okresie nie osiągnął. Jimmy tak właściwie odżywa teraz w tym pojedynku, w tej rywalizacji, w tym segmencie, o którym przed chwilą mówiłem. Zobaczyliśmy tam zupełnie innego Jimmy'ego Uso niż tego, którego oglądaliśmy przez ostatnie miesiące. I to, co teraz powiem, słuchajcie, jest dość ryzykowne, to jest
coś, czego nie chciałbym zobaczyć, ale coś, co powinno się wydarzyć moim zdaniem. Czyli zwycięstwo Jimmy'ego Uso. Zdecydowanie bardziej wolałbym zobaczyć zwycięstwo Jeya. Widzieć jego hypującego na WrestleMania 40 z całą publicznością, nie tylko na wejściu, a także i na zejściu z tej walki. Natomiast całkiem obiektywnie na to patrząc, słuchajcie, i będąc z wami całkowicie szczery, bardziej Jimmy Uso zasługuje tutaj na zwycięstwo. Na Jimmy'ego też postawiłem typując na serwisie eToto i to typowanie wrzuciłem na swoim Instagramie, więc i tam na mój Instagram patreos.official was zapraszam, bo i tam jestem z wami na bieżąco, tak samo zresztą jak i na Twitterze. I teraz uzasadniając, dlaczego tak uważam, słuchajcie. Jimmy Uso przez ostatnie miesiące, tak jak już mówiłem, był traktowany bardzo źle przez Romana Reignsa. Był po prostu w cieniu Romana Reignsa, był taki, wiecie, śmieszek gdzieś z tyłu, coś próbował zrobić, coś próbował powiedzieć, ale nikt nie traktował go poważnie. Z kolei Jey Uso zyskał nowe życie. Po przejściu na Monday Night Raw, jakby wiecie, totalnie odżył. Stał się zupełnie innym Jeyem Uso. Był mistrzem tag team z Codym Rhodesem, stał się main event Jey Uso. Walczył w main eventach, słuchajcie, naprawdę... To, co stało się z Jeyem, to jest coś naprawdę mocnego. Zupełnie inaczej było z Jimmym i jeśli wciąż chcemy patrzeć na braci Uso i postrzegać ich naprawdę na wysokim poziomie obu, a nie tylko Jeya, to Jimmy zdecydowanie powinien wygrać tę walkę na WrestleMania. Patrząc też na przygody, jeżeli chodzi w ogóle o historię pojedynków braci na WrestleMania, to nawet patrząc na pojedynek Jeff kontra Matt, to właśnie w tym przypadku też Jimmy raczej powinien wygrać. A jak dobrze wiemy, historia lubi się powtarzać, ale nawet już nie o to, że historia lubi się powtarzać, tylko w tym przypadku Jimmy tego zwycięstwa potrzebuje zdecydowanie bardziej, bo wtedy mógłby, wiecie, szczycić się nawet do Roman Reignsa, jak to nie wyglądało, a jeśli jeszcze Roman Reigns by przegrał na WrestleMania, to wtedy Jimmy mógłby odejść nawet i od Romana Reignsa. Może też stać się tak, że po tej walce podadzą sobie oni rękę i znów będą tag teamem. Jest naprawdę wiele możliwości i wiele dróg, w którym może pójść właśnie końcówka tej walki. Natomiast odpowiadając na pytanie postawione w tytule, kto powinien wygrać na WrestleMania 40, czy Jey Uso, czy Jimmy Uso, jest to Jimmy Uso. Oczywiście, moi drodzy, serce komentarza, jak już mówiłem na początku filmu, jest dla was. Dajcie tam znać, kto według was powinien to starcie wygrać, kto tego zwycięstwa potrzebuje bardziej i jak wy typujecie ten pojedynek. A jeśli mowa o typowaniu, to oczywiście zapraszam was na stronę eToto. Link do eToto podany jest w opisie tego filmu. Rejestrując się z mojego linku, z moim kodem PATRYKOS, otrzymujcie zestaw powitalny. Oczywiście gra przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, także pamiętajcie o tym. I w tym filmie jest to na tyle. Dziękuję wam za jego obejrzenie. Oczywiście subskrybujcie kanał. Zapraszam też do wspierania kanału, bo dla wspierających są przygotowane nagrody, jeśli chodzi o WrestleMania Week. Zostawcie polubienie pod materiałem, by zyskał jak największy zasięg i dziękuję wam, moi drodzy, za to, że ze mną jesteście, za to, że tworzymy tak zajebistą społeczność, bo tak intensywnego okresu, jeśli chodzi o kanał WrestleMania jak ten, jak to Road to WrestleMania, to jeszcze nie było. Jestem bardzo z tego zadowolony, bo zawsze chciałem, żeby tak to wyglądało. Nigdy nie miałem na to wystarczająco dużo czasu, teraz mam i mogę się temu poświęcić. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!